lata w goglach? Gdzie? Ja to nie zapalę, to w sturlach, masz się sturlach. Rajd Kowala jest to rajd samochodów zabytkowych. Organizujemy już trzeci raz ten rajd. W tym roku po raz pierwszy jako fundacja, a nie jako osoba prywatna. Jest to impreza przeznaczona dla właścicieli pojazdów, które ukończyły 25 lat. Rajd polega na jeździe na regularność i na orientację. Zawodnicy mają do dyspozycji itinerary, czyli takie książki drogowe z instrukcją, gdzie, na którym skrzyżowaniu, w jaki sposób skręcić. Mają wyznaczony konkretny czas na przejazd, nie powinni się zjawić na mecie ani za wcześnie, ani za późno. Ponadto mają próbę sportową, której właśnie jesteśmy świadkami. Tutaj koło skansenu parowozowni, ponieważ mamy nadzieję rozpocząć współpracę na dłużej z Stowarzyszeniem Parowozownia Kościerzyna. Nasza fundacja zajmuje się nie tylko starymi samochodami, ale generalnie starą techniką, a stare parowozy, stare lokomotywy, stare wagony jak najbardziej wchodzą w zakres naszych zainteresowań. Trudno mi wymienić wszystkie 26 samochodów, które dzisiaj tutaj widać, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na dwa wspaniałe angielskie sportowe auta MGB i Triumph. Warto zwrócić uwagę na Lancie BT Monte Carlo z początku lat 80., na przedwojenną Simkę 8, na dwa Saby z lat 60., o których dzisiaj już w Polsce mało kto pamięta. Myśmy nawiązali taką współpracę. Kiedyś pan prezes tej stowarzyszenia zwiedzał nasz skansen i podobało mu się to miejsce i powiedział, czy jest możliwość nawiązania współpracy. I oczywiście my jesteśmy bardzo na to przychylni. Dla nas to jest też jakaś motywacja do pracy, ale również promowanie tego naszego pięknego miejsca. No, maszyna jest bardzo popularna, to zwykły maluszek. Zwykły, ale niezwykły, bo jest to wersja 650S Special, wyposażona wówczas bardzo wypaśnie, powiedziałbym, bo ma i ręczny gaz, przyciemnianą szybę przednią, rozkładane fotele. No taka wersja była wówczas S-ek. No niewiele ich było, ale przetrwała akurat ta wersja, znaczy ten model przetrwał 35 lat. I jak maluch sprawdza się w tych rajdach? No czasami ulega awarii, tak jak maluch, no ale wystarczy skrzynka z narzędziami i wszystko się naprawi. On wymaga jakiegoś uczucia, jakiegoś specjalnego traktowania? Oczywiście. To jest po prostu... On ma swoją duszę i ja kocham jego, a on kocha mnie.